trzeba? Nie będę robił tutaj zdjęcia, muszę sobie... Nie, tu już sobie nie będę robił. O, tylko żeby się zatrzymał. Papież jest naszym rodakiem. Jak do nas przyjeżdża, ma być wszystko jak najlepiej i jeszcze lepiej. Nie ma prawa nic się zdarzyć, co by w jakikolwiek sposób mogło zakłócić jego pobyt, jego wizytę. No i z tego powodu staraliśmy się to robić. Rzadko zdarza się policja w Europie, która ma do czynienia ze zgromadzeniem 2 milionów ludzi na jednym placu, w jednym miejscu. To jest potężne zadanie, aby te 2 miliony osób bezpiecznie przyszły na plac i bezpiecznie wróciły do domów. Żeby nic nikomu się nie stało. Przy każdej wizycie, obojętnie, jeśli pada decyzja, że Biuro Ochrony Rządu sprawuje ochronę nad jakimś gościem, nie mówię tu oczywiście już o Ojcu Świętym, tylko kimś, kto przyjeżdża do kraju, gdzie za bezpieczeństwo odpowiada minister spraw wewnętrznych, Biuro Ochrony Rządu ma obowiązek postawić wszystko na najwyższym poziomie, żeby zapewnić całkowite bezpieczeństwo tejże osobie. Nie puszczali żadnych ludzi, bo kolumny się nie mogą przemieszczać, bo wszyscy nie patrzą, że jest przez mieszek teraz. Podstawą zawsze jest program. Jaki jest program? Znaczy, to jest po pierwsze zapowiedź, że oficjalna wizyta się odbędzie, a po drugie wiadomo, gdzie będą poszczególne miejsca. I wtedy zaczyna się uzgodnienie. Strona kościelna, my, BOR. BOR odpowiada za tak zwany punkt zero, czyli za najbliższe otoczenie papieża. My odpowiadamy za cały teren, jako policja odpowiadaliśmy za cały teren, całą miejscowość i przyległe okolice, w którym Ojciec Święty będzie wizytował. Strona kościelna odpowiadała za przygotowanie uroczystości, nabożeństw. Także te wszystkie trzy elementy były jakby, no musiały być zgrywane. Ten program był na ogół bardzo starannie przygotowywany. Bardzo rzetelnie się przygotowywaliśmy, dlatego wiedzieliśmy, w którym momencie może nastąpić jakaś wypowiedź. Gdzie na trasie przejazdu Ojca Świętego czy kolumny będą kamery, gdzie Ojciec Święty może się zatrzymać i coś powiedzieć. Wiele miesięcy przed wizytą papieża informowaliśmy wszystkich o drogach dojazdu, o parkingach, o miejscach na dworcach, o punktach dla dzieci zagubionych, o zasadach zachowania, o tym, co można przynieść, a czego nie należy przynieść, od której godziny będą określone ulice zamknięte, jak będzie zmieniony ruch. Potężna dawka informacji, która pomagała w bezpiecznym dotarciu na plac i w bezpiecznym powrocie do domu. Najpierw biskup miejsca mówił, gdzie by chciał, żeby się odbywała uroczystość, czyli to wielkie miejsce, na które zwykle przebywało kilkaset tysięcy ludzi. No i gdzie Ojciec Święty będzie lądował. Bo to jest trasa przejazdu z miejsca, z tego lądowiska na miejsce uroczystości z powrotem, bądź ewentualnie jak jeszcze jakieś inne miejsca po drodze chciałby odwiedzić, tak jak na przykład w Sandomierzu był w międzyczasie odpoczynek, czy w Starym Sączu był odpoczynek, czy w Gdańsku w 1997 roku była wizyta u Brygidek. Dodatkowo trzeba było i to miejsce, i trasę po prostu przygotować. Polska policja zdobyła potężne doświadczenie w czasie tych pielgrzymek. Początkowo przemieszczano całe zgrupowania policyjne, które jeździły za papieżem. Generał Ireneusz Wachowski, świetny dowódca, człowiek, za którym każdy z nas poszedłby w ogień, zmienił to. Polegało to na tym, żeby nie było żadnych zabezpieczeń. Policjanci przyjeżdżają, wykonują zadanie i natychmiast odjeżdżają. I to potem już było powielane przy każdej następnej wizycie papieskiej. Już
nie jeździli tak policjanci za papieżem, a po prostu z okolicznych miejscowości, z okolicznych garnizonów zjeżdżali się na to miejsce spotkania, a w innym miejscu Polski z innych miejscowości. To było lepszym rozwiązaniem. Zawsze na każdym miejscu były w miarę świeże siły. 700 tysięcy na przykład, czy paręset tysięcy ludzi w jednym miejscu, w jednym czasie wymaga olbrzymich zabiegów. Tych ludzi trzeba przyprowadzić. Oni muszą, przyjeżdżają samochodami, trzeba im zorganizować parkingi, trzeba wytyczyć drogi dojścia z różnych punktów, bo wiadomo, że jak jest powiedzmy kilkanaście tysięcy aut, to one się nie zmieszczą na jednym parkingu. Te parkingi muszą być rozmieszczone równomiernie. Ludzie przyjeżdżają na kilkanaście, a czasami kilka godzin przedtem, zanim odbędzie się to główne spotkanie z Ojcem Świętym. Natomiast wyjść chcą jak najszybciej. I zawsze było tak, że dziesiątkami godzin zbierali i wypełniały się sektory, a po wizycie w kilka godzin się opróżniały. I naszym zadaniem było dbać o to, żeby nie było żadnej kolizji, żeby nie było zatorów, żeby jak się rozładowują parkingi, żeby nie było niepotrzebnej nerwówki, żeby jak najszybciej ludzie się rozprowadzili i zdążali do swoich domów. W czasie swojej najdłuższej wizyty w Polsce Jan Paweł II nabawił się w Warszawie kontuzji. Potem pojawiła się temperatura, gorączka. To była sobota, następnego dnia w niedzielę miała być uroczystość na Płoniach Krakowskich. No, szacujemy, że tam było około 1,5 miliona ludzi. Niestety papieża tam już nie było. Pada deszcz, wszyscy mamy garnitury przemoczone. Przyjeżdża kardynał Macharski, szybka narada na tyłach ołtarza. Dowiadujemy się, że papież nie przyjedzie. 1,5 miliona ludzi czeka. Tylko to miejsce jest zabezpieczone i dojścia do tego miejsca. Gdzie jest papież? W kurii. Ludzie ruszą pod kurię. Nic nie jest przygotowane, tak? Błyskawiczna decyzja. No i tu fantastyczna praca Policji Krakowskiej. Zdejmowali płotki z jednych ulic i przekładali te płotki umożliwiające jakiś bezpieczny ruch, tak? I wycinali ulicę z ruchu samochodowego, licząc się z tym, że za chwilę ci ludzie ruszą. I wielka prośba do kardynała Macharskiego, aby poprosił, żeby ludzie zostali na placu, żeby się modlili za chorego papieża. I ludzie zostali na placu. Niestety nie może jej przewodniczyć Jan Paweł II, nasz umiłowany Ojciec Święty. Pamiętam to napięcie ludzi. Co będzie? Chory papież, pierwszy raz taka sytuacja, co będzie? Musieliśmy prosić wieczorem, ksiądz Kazimierz Sowa prosił wieczorem ze sceny, żeby ludzie już poszli do domu, że dziękuję wszystkim za modlitwę o zdrowie papieża. Nie chcieli się ludzie rozejść. Chcieli się modlić całą noc, więc argumentowano tym, że no, wszystko będzie dobrze. 22, nie chcą się rozejść. 22, 30, nie chcą iść. Już jest późno. Śpiewają. No, może ten śpiew jest modlitwą, ale z drugiej strony może przeszkadzać w wypoczynku. Trudne momenty. No i bezpiecznie, żeby wrócili do domu w późną noc, kiedy jest ciemno. Wszystko się udało. Następnego dnia, co było? Cud. Papież w znakomitej formie w Wadowicach.
maturze chodziliśmy na kremówki. A w międzyczasie otrzymałem telefon. Informacja była taka, że Ojciec Święty odwiedzi wszystkie miejsca w Krakowie, które dzień przedtem nie był w stanie odwiedzić. Czyli nam nagle doszły 3 punkty. No to dla nas to był straszny kłopot, bo siły były przygotowane na określone policyjne, na określone miejsce. Nie? To był Kościół Mariacki przede wszystkim. No i dzwonię do kolegi, do pana Stanisława Molika, który był wtedy zastępcą komendanta w Krakowie, i mówię: Stasiu, robimy wszystko, co było zaplanowane wczoraj. No i zapadła cisza w słuchawce. Ja już nie wymienię, to byli chyba Dominikanie. 3 dodatkowe punkty, 2 klasztory, 1 kościół. No i przyleciał ojciec na Błonia, wsiadł w samochód i jedzie po tych wszystkich 3 miejscach. I pamiętam zdziwienie, i to takie radosne zdziwienie kardynała Macharskiego, który powiada: Boże, jakżeście wy to zrobili? Bez najmniejszego incydentu, wszystko należycie zabezpieczone, wszyscy zdążyli i zamknęliśmy tą wizytę w Krakowie. Nie było wizyt, które można było sobie, no, tak jak obecnie się mówi, odpuścić. Nigdy tak nie było. Zawsze, jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa Ojca Świętego, wszystko było postawione na jak najwyższym poziomie. Na tyle, na ile oczywiście mogliśmy, na tyle, na ile byliśmy jako biuro, jako jednostka, czy jako, powiedzmy, jednostka w składzie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na ile byliśmy wtedy, na ile mieliśmy możliwości i na ile byliśmy przygotowani. Co może być najgorszego w momencie, kiedy stoi kilkuset tysięczny tłum? Nagły wybuch, przypadkowy, jakiejś paniki. No niech ktoś przypadkowy wniósł jakąś petardę, która wybuchła. Czy coś innego by się zdarzyło? No było kilka takich przypadków, że w 1997 roku takie belki o średnie, takie w przekroju kwadratowym około 20 cm pękały jak zapałki przed ołtarzem. I trzeba to było powstrzymać, trzeba to było zabezpieczyć. Od naporu tłumu, prawda? Nikt tego nie przewidział, ale sytuacja mogła być groźna, bo nagle ludzie by zechcieli wejść, biegnąć na stopnie ołtarza, żeby być jak najbliżej Ojca Świętego, prawda? To są takie sytuacje, które się mogły zdarzyć. Ja pamiętam, zresztą dla mnie to była sytuacja, która mnie wręcz zmroziła. Przylatuję do Radomia, to był nie do Radomia, tylko do Sandomierza w 1997, i dostaję telefon od mojego kolegi z Warszawy, który mi mówi: słuchaj, masz armaty na wałach. Ja pytam: jakie armaty? Okazało się, że wojsko chciało uczcić pobyt w Sandomierzu salwą armatnią. Wysoko na skarpie stoją budynki kurii biskupa. W tym czasie jeden z budynków stojący blisko skarpy miał... Właściwie była ściana szczytowa, była odszczepiona od budynku. Skarpa płynęła i tam była taka szczelina. Mur, szczelina i reszta ściany. Oczywiście ja mogłem się mylić, ale ja sobie wyobraziłem, że w momencie huku fala uderzeniowa wali w tą ścianę i ona się wali na ołtarz, który jest na skarpie poniżej. No i widziałem siebie, że idę za to wszystko siedzieć, bo ja za to wszystko odpowiadałem. Poruszyłem niebo i ziemię i oczywiście się naraziłem jednemu z ważnych hierarchów, ale do salwy nie doszło. Nagle dostaliśmy informację, że na rynku w Krakowie jest jakaś skrzynia, z której sterczą kabelki, że to jest podejrzana, no oczywiście, gorączka. Wszyscy dziennikarze się ustawiają, stacje, co się dzieje, tam pojechali pirotechnicy. Okazało się, że to była jakaś skarbonka do zbierania pieniędzy. Pamiętam, wyskoczył jakiś człowiek, mężczyzna do samochodu głównego papieskiego i niestety szyby w samochodzie tym głównym papamobile nie otwierały się za daleko. Poza tym i tak bym nie zdążył, a ja nie mogę opuścić samochodu, kiedy osoba ochraniana siedzi
siedzi w środku. Mogę co najwyżej wydać polecenie, żeby się oddalić jak najszybciej z tego miejsca. No ale zanim zdążyłem złapać tylko za stację i wydać konkretne polecenie, to już koledzy, którzy byli w tym najbliższym pierścieniu, już zlikwidowali zagrożenie. No później się dowiedziałem, bo oczywiście oni go tylko unieszkodliwili i przekazali od razu w ręce policji. No później się dowiedziałem, że po prostu no ktoś chciał dotknąć, chociaż dotknąć samochodu papieskiego. Było jedno napięcie, prawdziwe napięcie, że przed zbliżającą się wizytą papieską powstało w mediach na świecie napięcie w związku z osobą pana S i krzyżami stawianymi przez niego i jemu podobnych ludzi w Oświęcimiu. Na terenie obozu, czy na terenie przylegającym do obozu zagłady. Potężne napięcie, które pomógł rozładować też episkopat, no stwierdzając, że tam powinien stać jeden krzyż, że te wszystkie inne są raczej wyrazem nie wiary, a takiego pokazania, kto tu w Polsce rządzi. My z krzyżami rządzimy, tak? Więc no ale ten pan nie chciał opuścić tego placu. Jak tu teraz rozwiązać tę sytuację? No i pamiętam, przygotowywaliśmy wizytę papieża w Krakowie, nagle telefon, że gdzieś tam w bagażu tego człowieka znaleziono też jakieś podejrzane przedmioty, być może materiały wybuchowe, zostaje zatrzymany, przewieziony do komisariatu. Jedyna szansa się otwiera, żeby teraz to, nikt nie wie z jego współpracowników, żeby teraz to w ciszy jakoś spróbować rozwiązać. Pamiętam, gorączkowe telefony generała Wachowskiego do biskupa Jana Chrapka, konsultacje w episkopacie, konsultacje już na szczytach. Wówczas premier Buzek też się zaangażował. Nocny lot, lecimy nocą do Oświęcimia. W tym czasie tysiące policjantów z Krakowa otaczają w odległości kilometra. Wycięty jest, nikt nie może wejść. No i żołnierze z nadwiślańskich jednostek wojskowych przywiezieni wynoszą i przewożą te krzyże, oczywiście z należnym szacunkiem do pobliskiej parafii. No i tuż przed wizytą papieską największe napięcie, które się czaiło, że ta wizyta zostanie w tym kontekście cały czas odbierana, zostało rozwiązane. Służba przy Ojcu Świętym jest bardzo specyficzna. To taka, nie chcę powiedzieć huśtawka nastrojów, ale czy huśtawka emocjonalna, bo z jednej strony widzi się tłum, który żywo reaguje na postać Ojca Świętego. Wjeżdża się w sektory, na przykład w Błonia Krakowskie i przejeżdża pomiędzy tymi wiernymi, którzy krzyczą, śpiewają, modlą się, wiwatują, a z drugiej strony człowiek zastanawia się i szuka tego drugiego dna, ale czy wszystko jest dobrze zrobione, czy Ojciec Święty jest bezpieczny, musi się skupić na tej swojej pracy. Więc ja osobiście na przykład generalnie bardzo żałowałem, że nie dane mi było tak naprawdę wysłuchać Ojca Świętego na spokojnie, a cały czas byłem w pracy. Ale to już taka służba. Jak pamiętam, w Warszawie była taka msza, ołtarz był na tyłach Teatru Wielkiego. Myśmy dostali miejsca i siedzieliśmy dość daleko z tyłu, byłem z żoną, Michna swoją żoną i tak dalej. I w którymś momencie przybiegł do nas posłaniec od księdza biskupa Jana Chrapka i mówi, że on nas zaprasza. No i przez całą tą drogę, bo tam było miejsce dla VIP-ów, tam było parę tysięcy ludzi, potem była taka droga,
wolna. I potem były sektory już dla ludności Warszawy. I myśmy tak paradowali, ja w mundurze z żoną i inni koledzy, i szliśmy do zakrystii. No i tam spotkaliśmy się z Ojcem Świętym, tam też są zdjęcia bezpośrednio. I pamiętam, tak na mnie popatrzył, mówi, a ty ze mną płynąłeś na Wigry? Ja mówię, tak. No i to była taka, że on pamiętał ludzi również. Jest piękna postać związana z pielgrzymkami, biskup Jan Chrapek. No to był nasz nauczyciel, to był człowiek, który uczył dziennikarzy i uczył nas pomagających dziennikarzom. Byłem z nim na kilku takich przygotowaniach pielgrzymek, gdzie przemieniał też biskupów. Chrapek był odpowiedzialny za zorganizowanie, biskup Jan był odpowiedzialny za zorganizowanie. No i trafiał na pomysły lokalnych biskupów, czasem niesamowite. Niektórzy chcieli umieszczać papieża na wysokich, potężnych kopcach. Papież miał być tam winną wynoszony i przedstawiali te plany. Oczywiście dowódcy z policji w tym momencie czuli, że za chwilę będzie tragedia. Koledzy z Biura Ochrony Rządu spuszczali głowy. No i wychodziliśmy na bok z biskupem Janem. Rozmawialiśmy i za chwilę biskup Chrapek potrafił w taki sposób argumentować na sali, że ordynariusz lokalny myślał, że to jego pomysł, że zmniejszył o 30 metrów ten kopiec do bezpiecznego. Mistrz spokojnego słowa, które przekonywało. Myślę, że najbardziej jeśli chodzi o kwestie logistyczne dotyczące właśnie zabezpieczenia wszystkich punktów, to były właśnie operacje papieskie. Bo nie przypominam sobie wizyty którejś z głowy państwa, kiedy by wizyta trwała właśnie tak jak wizyta Ojca Świętego w 99 roku, kiedy trwała 13 dni. Każda wizyta jakiejś tam głowy państwa to są dwa, ewentualnie czasami 3 dni. Natomiast tutaj 13 dni to proszę sobie wyobrazić, jaki to był olbrzymi wysiłek. Przedziwna sytuacja zdarzyła się w czasie ostatniej pielgrzymki papieskiej. Pojawiła się spóźniona z jednego z największych pism meksykańskich, spóźniona dziennikarka. I pamiętam jej prośbę, że bardzo by chciała przystąpić do komunii w miejscu, gdzie papież jest. I udało się to w Kalwarii Zebrzydowskiej. I ona tam wyszła, podeszła do polskich dziennikarzy. Wszyscy byli jakoś poruszeni tą homilią w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ona powiedziała ciekawe słowa. Nie czujecie, że on się z wami żegna? Chciałbym dodać i do zobaczenia. Ale to już jest całkowicie w Bożych rękach. Najsympatyczniej wspominam pożegnanie na krakowskich Balicach w 99 roku. Stałem w tej kolejce do pożegnania z Ojcem Świętym i kiedy już odchodziłem, prezydent wstał i zwrócił się do mnie, mówi: panie generale, proszę wrócić na chwilę. No i ja wróciłem przed oblicze Ojca Świętego, a prezydent mnie tak przedstawia, Ojcu Świętemu mówi: Ojcze Święty, pan generał Wachowski to jest ten człowiek, który właśnie pracował, żeby Ojcu Świętemu było dobrze. To było takie docenienie pracy i docenienie tych tysięcy policjantów, którzy
tym tak pielgrzymce, no, wytężali swoje siły, żeby to pięknie wyszło.